Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa, Kurier Szczeciński, 24 kwietnia 1947 roku, czwartek. Pięć tysięcy Niemców opuściło już województwo szczecińskie. Od ubiegłej niedzieli odchodzą z naszego województwa transporty repatriantów niemieckich. Pociągi z repatriantami do Niemiec odeszły już ze Słupska, Świdwina, Sławna. Dnia 23 bieżącego miesiąca odszedł ze na pierwszy pociąg sanitarny, którym wyjechało 500 starców. Plan repatriacji przewiduje wysiedlenie w ciągu maja i czerwca pozostałych jeszcze Niemców na terenie województwa szczecińskiego do alianckich stref okupacyjnych. Problemy życia katolickiego w Polsce tematem konferencji prasowej w Rzymie. Zapytany przez znanego pisarza włoskiego Moravio, czy jaką funkcję polityczną spełnia ruch katolicki w Polsce, Dobraczyński oświadczył, że na razie nie ma poważniejszej partii katolickiej w kraju, że ruch katolicki, który przed wojną był ściśle związany z partiami, szczególnie prawicowymi, dziś rozwija swoją działalność poza życiem partyjnym, pragnąc w ten sposób udokumentować niezależność ideologiczną doktryny katolickiej. Korespondent agencji Reutera, zachwycony naszymi osiągnięciami na ziemiach odzyskanych. Korespondent agencji Reutera John Pitt, zwiedziwszy Ziemię Odzyskane, opisuje swoje wrażenia. W swojej korespondencji Pitt nazywa nasze Ziemie Zachodnie byłym niemieckim terytorium okupowanym przez Polskę, dodając jednak lojalnie, iż Polacy określają je jako odzyskane. Korespondent stwierdza, że zadziwia go polonizacja tych ziem, zwłaszcza Wrocławia, który w niecałe dwa lata po wejściu tam oddziałów polskich jest prawie całkiem polskim miastem. Słupsk. Ani jednego szczura w mieście ukazało się zarządzenie Zarządu Miejskiego Miasta Słupska dotyczące zwalczania plagi szczurów i myszy. Zarządzenie zobowiązuje społeczeństwo do tępienia szczurów i myszy przez jednoczesną i jednolite wyłożenie trucizny na całym obszarze miasta Słupska. Termin wyłożenia trucizny będzie podany. Odszczurzaniu i odmyszaniu podlegają wszystkie posiadłości publiczne, prywatne, sklepy, wytwórnie artykułów spożywczych, spichlerze, młyny oraz wszelkie składy na terenie miasta Słupska. Napływ sił roboczych do majątków państwowych. W ostatnich dniach zanotowano poważniejszy napływ sił roboczych z głębi kraju do pracy w majątkach państwowych ziemi słupskiej. Robotnicy rolni przybywają razem ze swoimi rodzinami. Władze administracyjne i rolnicze przedsięwzięły szereg środków, aby stworzyć najlepsze warunki dla tych, którzy chcą poświęcić się pracy w majątkach państwowych. Notatnik portowy Odejście dźwigu Oddany w tych dniach do eksploatacji dźwig pływający numer 1 odszedł do Świnoujścia, gdzie użyty będzie przy załadunku kotłów i maszyn dla huty stołczyn. Po powrocie znowu zacznie pracę przy oczyszczaniu nabrzeży w Porcie Szczecińskim oraz podnoszeniu mniejszych wraków z dna basenów. Gryfino Przyjemności kinomanów Kino, stanowiące jedyny ośrodek rozrywkowy na terenie Gryfina, daje wiele okazji do spędzenia miłych chwil. Chwile te uprzyjemniają nawet niektórzy z widzów, jednak nie każdemu przypaść może to do gustu. Cmokanie, jakie rozlega się po sali w pewnych momentach, nie dla każdego ucha jest miłe. Celuje w tym młodzież. A przecież mieszkańcy Gryfina to nie Zulusi. Dla młodzieży trzeba urządzać osobne seanse.